Choć w grze The Forest możemy znaleźć trzy starożytne artefakty, tak na półwyspie z gry prawdopodobnie były ich cztery. Pierwszy to oczywiście obelisk wskrzeszenia użyty podczas gry do uratowania Timiego. Kolejnym jest obelisk mocy wykorzystywany przez Saharę do strącania samolotów. Kolejnym artefaktem jest ta tajemnicza kulka o dwóch kolorach, która wabi lub odstrasza kanibale lub mutanty, ale... Co z tym czwartym? Obserwując świat deforest, można zauważyć, że wiele ciał martwych ludzi znajduje się w nienaturalnych pozycjach. Na dodatek są to ciała sprzed setek lat. Zginęli oni wszyscy i nagle, co oznacza, że gdzieś na półwyspie może znajdować się również coś w rodzaju artefaktu śmierci, którego użycie zabija nagle wszystkich ludzi w jaskiniach. Tylko skoro tak, to gdzie on mógł się znajdować?